To pasynku, biegnij już, bo spóźnij się na autobus. Pamiętaj, ciepło się ubieraj. Dobrze. Miłych wakacji. To pa, mamo. Halo, niech pan poczeka, ja jadę na wakacje. No super, ostatni autobus mi uciekł. Jak ja teraz dojadę na wakacje? Wiem, może uda mi się złapać stopa. Dzień dobry! Zawiedzie mnie pan? Gdzie jedziesz? No, na wakacje! Wsiadaj! Dziękuję! Bardzo panu dziękuję! Spadł mi pan z nieba! Przed chwilą uciekł mi ostatni autobus na wakacje! Już się nie mogę doczekać, aż będę na miejscu! Nazywam się Wojciech Kurczak. Dobrze trafiłeś. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję panu bardzo! Jest pan powiem, na pewno tutaj? Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja trafiłem? Co to w ogóle jest? Halo? Wojciech Kurczak, Farma Drobiu. Witaj w mojej agroturystyce. Zapraszam. Pan Kurczak? Tutaj? To są moje kury. Agata, Agnieszka, Beata, ale ma Kasia. Pan dużo tych kurczaków. Wszystkie się jakoś nazywają? Tak. Każda ma swoje imię. Chodź, pokażę ci teraz sypialnię. Możesz spać po lewej albo po prawej stronie. Ma pan sypialnię w kurniku? Na górze albo na dole. Idziemy dalej. Teraz pokażę ci naszą kuchnię. Właśnie wstawiłem ziemniaki na obiad. Jeszcze chwilka. Chodźmy do jadalni. To jest nasza jadalnia. Śniadania są codziennie o godzinie 5, obiady o 13, a kolacje o 18. Oprócz tego zajęcia dodatkowe. Proszę, to jest twój harmonogram dwutygodniowego pobytu. Jakiego mojego dwutygodniowego pobytu? Zresztą na tej płytce zupełnie nic nie widać. Proszę pana! Ale co ja mam tu robić? Udanego pobytu. Czas na mój relaks. Proszę zgasić światło. Rodzice wysłali mnie na wakacje, a ja musiałem trafić akurat tutaj? Jak to jest możliwe? Słyszy mnie pan dobrze? Wszystko idzie zgodnie z planem. No i bardzo dobrze. Niech się Bachor nauczy życia. Ach, trafił w odpowiednie ręce. No pięknie. Jest piąta w nocy, a ja dalej nie mogę zasnąć. Śpię z kurczakami w jakimś kurniku, gdzie nie ma w ogóle zasięgu i nie mam jak zadzwonić do rodziców. Co to są za wakacje? Pobudka. Czas na aerobik. Świetny pomysł, panie kurczak. Już się zbieram z mojego wygodnego łóżeczka. I raz, dwa, trzy i cztery. Góra, dół. Jeśli nie będziesz ćwiczył, to nie będziesz jadł. Raz, dwa, trzy, cztery. Czas na śniadanie. Pana, a co ja będę jadł? Wszyscy uczestnicy wycieczki mają takie same posiłki. Przepyszne śniadanie. No, ciekawe co jeszcze mam dzisiaj w planach. Praca w ogródku. Aha, niesamowite. Już bym wolał siedzieć w szkole przez ten cały dzień. Czas do pracy. Obowiązuje zakaz obijania się. O, Wojciech Kurczak Farma Drobiu. Ciekawe co to za restauracja. Może wreszcie zjem coś pysznego. A gdzie ta restauracja? A co tam się dzieje? Ale fajne wakacje. Dzień dobry, posterunkowy Bączewski, Bartosz! Panie posterunkowy Bączewski, proszę, niech pan mnie stąd uratuje, ja tu jestem przez spadek, moi rodzice nic nie wiedzą, śpię w kurniku, jem z kurami i nie pracuję... Nie takie wymówki słyszałem! Naprawdę? Dostajesz mandacik za brak odzieży ochronnej i zgodę od ministerstwa na pracę w ogrodzie! Jakie mandacik, proszę pana? Do tyłu! To jest zostajesz pomyłka! Zostajesz zatrzymany! To jest pomyłka, proszę pana! Jaki piękny latawiec! Jest piękny! Jak to się włącza?
Jak ja teraz wyglądam? O, prysznic. Cholerne toalety miejskie! Buńczywski bartusz podany do stołu. Ale ekstra, miałem mieć fajne wakacje, a muszę jakiemuś kurczakowi zbierać jabłka. To nie jest jabłoń, kolego. Tak jak się umawialiśmy, panie kurczak. Świetna robota. Ale musisz mi to jakoś wynagrodzić. Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Znowu te jajka? Dziękuję. Jak coś, to dzwoń. Nazywam się Wojciech Kurczak. Hodowla drobiu to moja pasja. Następne zajęcia dodatkowe odbywają się na drzewie. Wejdź do góry, ostatnio zostawiłem tam rękawiczki. No dobrze. Może tutaj na samej górze drzewa w końcu będzie zasięg. Jest! Dzwonię do domu! Halo? Tato? Synek? Halo? Słuchaj, przyjeżdżaj po mnie, to jest koszmar! Wywieźli mnie na koniec świata! Śpię z kurami, jem jakieś nasiona! Halo? Nie chcę słychać! Gubisz zasięg! Halo? Halo? Tato? Halo? Co ty tam robisz? Znalazłeś? Tak, mamie, już schodzę. Teraz będziemy bawić się piłką. Jest! Kiedy w coś pogramy, a nie ciągle ta głupia praca. A pan, panie kurczak, będzie stał na bramce! Będziesz bawił się piłką do drzewa. Bardzo dobrze wykonana praca. Dziękuję. Nie, to ja ci dziękuję. I mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku. To już koniec? Tak, dziś był ostatni dzień. Jest! 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 Idę się pakować! W końcu! Dokąd cię zawieźć? Tam, gdzie ostatnio, panie kurczak. Jak najdalej stąd. Spokojnie, kurku. Już zaraz będziemy. Cześć, mamo. Wróciłem. Nareszcie. Już jesteś, synku? No opowiadaj, jak tam było na tych wakacjach? Już na samym początku zwiał mi autobus i musiałem złapać stopa. Siadaj. A podwiózł mnie niejaki pan o nazwisku Wojciech Kurczak. Nazywam się Wojciech Kurczak. Dobrze trafiłeś. Kazał mi spać w kurniku, a na śniadanie jeść paszę dla kur. Na miejscu pojawił się posterunkowy Bączewski Bartosz. Myślałem, że mnie uratuje, a on wolał puszczać latawiec. To jest pomyłka, proszę pana. Jaki piękny latawiec. Jak to się włącza. O, prysznic. Bączewski Bartosz podany do stołu. A kiedy do lasu przybiegła piękna dziewczyna, Wojciech Kurczak przywiązał mi do drzewa i dostał jajkami w głowę. Znowu te jajka? Dziękuję. Jak coś, to dzwoń. Nawet nie pograliśmy ani razu w piłkę. Wiesz co, mamo? To były najgorsze wakacje w moim życiu. A gdzie jest tata? Tam w pokoju, siedzi z kolegą. Cześć, tato. Szach, mat. Cześć, tu koledzy, czyli Rudy i Sadam. Dzięki, że jesteście tu z nami. Subskrybujcie nasz kanał i zobaczcie nasze poprzednie filmy. Do zobaczenia. Pa!